Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś przeniesiemy się do roku 1993. Na początek najważniejsze wydarzenia roku 1993. Czechosłowacja rozpada się, jak można przypuszczać, na Czechy i Słowację. Bill Clinton zostaje zaprzysiężony na prezydenta USA. Na mocy traktatu z Maastricht powstaje Unia Europejska. W Polsce odbywa się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wprowadzono podatek od wartości dodanej VAT, a z taśm zjeżdża pierwszy samochód dostawczy Lublin. W kioskach pojawia się pierwszy numer Teletygodnia. To były wydarzenia z roku 1993, a teraz co tam, panie, w telewizji? TVP1 pojawia się program Czarpar. Teleturniej ze straszną czołówką Miliard w Rozumie, a także seriale dla dzieci Muminki, a dla dorosłych Przygody 40-latka 20 lat później, czyli inaczej mówiąc Przygody 60-latka. TVP2 dla śpiewających pojawia się Szansa na sukces. W Polsacie pojawiają się informacje, a także zaczynają się rozmowy na każdy temat. Na telewizyjnym podwórku pojawia się nowy kanał Polonia 1. Teraz trochę szerzej o nowych programach z 1993 roku. Na początek Szansa na sukces. Jest to program typu talent show i pierwsza emisja rozpoczęła się 14 listopada 1993 roku i trwała do 29 kwietnia 2012 roku. Wtedy program prowadził Wojciech Mann. Ponownie ten program wrócił całkiem niedawno. Ponowna emisja rozpoczęła się od 7 kwietnia 2019 i nowym prowadzącym został Artur Orzech. Głównym pomysłodawcą programu jest Elżbieta Skrętkowska. No i w 2012 roku, po 18 latach emisji, zaprzestano produkcji tego programu w związku z rezygnacją dotychczasowego prowadzącego Wojciecha Manna. I udział w tym programie stał się początkiem ogólnopolskiej sławy dla wykonawców takich jak na przykład Justyna Steczkowska, Kasia Stankiewicz, Kasia Cerekwicka, Andrzej Lampert, Ania Wyszkoni, Rafał Brzozowski, Patrycja Kazadi, Daria Zawiałow czy Natalia Schroeder. No i oczywiście na początku każdego odcinka z tych pierwszych serii był prezentowany utwór wykonywany przez Jerzego Sztura, Śpiewać każdy może, z festiwalu w Opolu z 1977 roku. Zasady programu polegały na tym, że była zapraszana gwiazda bądź zespół i uczestnicy, którzy zgłosili się do tego programu, wykonywali piosenki, coś w formie karaoke, że pojawiał się tekst na ekranie, no i można było wybrać taśmę z linią melodyczną albo taśmę profesjonalną i te dwa określenia stały się kultowe dla tego programu, że wybieram taśmę profesjonalną. Na kolejny program, czyli Informacje. Informacje to był serwis informacyjny ukazujący się na antenie telewizji Polsat od 15 sierpnia 1993 roku do 10 października 2004 roku. Były pierwszym w ogólnopolskiej telewizji komercyjnej programem informacyjnym. Początkowo serwis był nadawany o godzinie 16 oraz 19.50 oraz w porach nocnych, trzecie wydanie jako biznes informacje i robocze oprócz piątków. W późniejszym czasie godzina emisji się zmieniała i były emitowane o 15.45 i 18.45. 1 września 2003 roku główne wydanie informacji zostało przeniesione na godzinę 18.30. W 2004 roku informacje zostały zastąpione przez wydarzenia i nastąpiła fuzja z dziennikiem TV4. Wśród prowadzących informacji można było zobaczyć Dorotę Gawryluk, Jarosława Gugałę, Hannę Smoktunowicz i Iwonę Kutynę. Koniec programów to Na każdy temat.
To był pierwszy program typu talk show, emitowany w Polsacie od 6 października 1993 roku do lutego 2002 roku. Pierwszym prowadzącym był Andrzej Wojciechowski, a po jego śmierci długoletnim prowadzącym był Mariusz Szczygieł. I tak jak już wspomniałem, był to pierwszy talk show w komercyjnej telewizji, który poruszał kontrowersyjne tematy. I to by było wszystko na temat programów telewizyjnych z roku 1993. W kolejnym odcinku przeniesiemy się do roku 1994. Do zobaczenia!